Cześć, to Mateusz. Jestem w polskim klubie Polonia w Plampton. Za chwilę odbędzie się tutaj polonijny bieg niepodległości. Zapraszam. Wszystkich na czwartej edycji polonijnego biegu niepodległości w Sydney, tu na terenie klubu Polonia w Plampton, organizowanego przez Radę Naczelną Polonii Australijskiej oraz klub sportowy Polonia w Plampton. Witam serdecznie pana ambasadora, pana Michała Kołodziejskiego, panią konsul generalną dr Monikę Kończyk. Witam cały zarząd klubu polskiego w Plampton i was, drodzy państwo, wszystkich uczestników. Bardzo... Przedstawiam wam panią Małgorzatę Kwiatkowską, reprezentującą współorganizatora biegu Radę Naczelną Polonii Australijskiej. Proszę powiedzieć, skąd przyszedł pomysł na taką inicjatywę? Pomysł narodził się w 2018 roku podczas obchodów 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przez rodaków w kraju i przez Polonię za granicą. Pomysł wyszedł od Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, a poparli to Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Polski Komitet Olimpijski. I wszyscy przedstawiciele Polonii z całego świata bardzo aktywnie włączyli się do tej idei i co roku biegi są kontynuowane. Czyli pierwszy bieg odbył się w 2018 roku? Tak, w 2018 roku, w listopadzie tego roku, w stuletnią rocznicę. Jak dużo było uczestników pierwszego biegu? O ile pamiętam, było około 70 albo 80 uczestników biegu. Była piękna pogoda i wszyscy z radością przebiegli ten symboliczny dystans 1918 metrów. Czy każdy z nich ma polskie korzenie? Nie, niekoniecznie. W biegu może uczestniczyć każdy, kto ma na to ochotę, bo ideą biegu jest bieg na ku chwale niepodległej i jest to symbol łączenia z Polakami w kraju i za granicą, ale każdy, kto chce wziąć w nim udział, jest mile widziany. W jakim wieku są uczestnicy? Od, powiedziałabym, 3 lat do 80, 90, nie ma limitu dolnego i górnego. Każdy może w biegu wziąć udział, nie musi koniecznie biec, może również spacerować. Liczy się uczestnictwo i ukończenie biegu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ale najpierw poproszę pierwszych 3 zawodników, Marcina Wysockiego, Damiana Wysockiego i Adama Korfińskiego. Brawo! 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 Brawo!
Marcin Wysocki, pierwsze miejsce, najszybszy zawodnik, reprezentant konsulatu Ekwadoru. Tak jest! Drugie miejsce. Proszę, drugie miejsce. Adamian Wysocki. Damian. Adam Kortyński. Gdzie jest Adam? Adam też jest, wszystko Adam przy. Jest. Brawo, brawo. I proszę tu zostać z nami. I proszę Państwa, poproszę jeszcze rodzeństwo polsko-japońskie. Erika Lawońskiego i Rogera Lawońskiego. Odpowiednio czwarte i piąte miejsce. Brawo! Ci dwaj zawodnicy już nie pierwszy raz startują w biegu niepodległości, zawsze z sukcesem. Gratuluję. I bardzo proszę o stanięcie tutaj. A teraz proszę Państwa, chciałabym wyróżnić te osoby, które uczestniczyły we wszystkich biegach niepodległości, czterech do tej pory. A są to Jaś Spłocharski. Bardzo proszę. Dzisiaj kontuzjowany. Wczoraj kontuzjowany, niestety ma rękę w gipsie i nie przeszkodziło mu to ukończyć biegu. Poproszę również Marysię Nowak, która jest zawodniczką wszystkich edycji. Bardzo proszę. Harcerka, nauczycielka, dyrektorka, no, orkiestra. I poproszę jeszcze pana Piotra, a jeszcze Małgosię Spłocharską. W ogóle rodzina Spłocharskiej uczestniczy zawsze w biegach. Małgosię Spłocharską, siostrę Jasia, no i tatusia, który zawsze tatuś też ukończył. No, tatuś też ukończył wszystkie cztery edycje. Także gratulujemy wszystkim Państwu, a teraz poprosimy pozostałe osoby do podejścia do nas, bowiem każdy otrzymuje... Gratulacje za zajęcie pierwszego miejsca. Dziękuję bardzo. Cześć, jestem Marcin Wysocki. Dlaczego pan wziął udział w tym biegu? Dlaczego? Bo chciałem celebrować Dzień Niepodległości Polski i chciałem też również z dziećmi przebiec to i ich zarazić sportem. Czy dobrze się pan bawił? Oczywiście, bardzo fajnie. Czy pan zamierza biec w przyszłym roku? Jak tylko będzie możliwość, oczywiście. Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo, dzięki. Gratulacje za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. Proszę się przedstawić. Mam na imię Adam i jestem z Lakonika. Mam na imię Damian i też jestem z Lakonika. Dlaczego pan wziął udział w tym biegu? Z reguły próbujemy brać udział przez to, wiesz, żeby reprezentować zespół i też, wiesz, tutaj, no, jak się mówi, community i po prostu, żeby, wiesz, coś zrobić dla społeczności. Z powodu, żeby też zaprezentować no, Polonię poza Polską. I też reprezentować nasz zespół Lakonik. Czy dobrze się pan bawił? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trochę zmęczony, ale bardzo dobrze. Trochę wykończony z mojej strony, ale czuję się dobrze. No. Potem, Czy zamierza pan biec w przyszłym roku? No jak tak się złoży, to raczej tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No również, tak. Zobaczmy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy.